아주 그 스파도 징세 바파 자누노 파도 네이드나 Hej kochani, witam was bardzo serdecznie wraz z naszą wampirzycą Lilith w kolejnym odcinku jej historii. O właśnie tak. Moi drodzy, my szorę w ogóle mieliśmy przed momentem, widzieliście? Wszystko w klimacie, wszystko w klimacie. Kochani, o, wylazła znowu. Kochani, mamy stół stolarski, cieszymy się. Wreszcie udało mi się uporać z tym problemem. Po prostu, kochani, wpisałam. Wbiłam naszej Lilith pierwszy poziom majsterkowania kodem. Tak, musiałam to zrobić kodem, bo ona w ogóle miała tak jakby, nie wiem, jakby ta umiejętność w ogóle była zablokowana i ona nic nie mogła robić w tym kierunku, żeby się uczyć tego majsterkowania, co było dość dziwne. Wydaje mi się, że było to spowodowane tym, że ja, zanim zaczęłam w ogóle nagrywać tę serię, aby odblokować tutaj tę grotę, musiałam wbić naszej Lilith majsterkowanie na poziom 10 i zrobiłam to kodem. Następnie, wiecie, kodem jej odjęłam to majsterkowanie i wydaje mi się, że w tym momencie coś się pokrzaniło. W każdym razie jest już okej. Nasza Lilith może korzystać ze stołu stolarskiego, ale wiecie co, jest kolejny problem, tak jest, a mianowicie taki, że ja, będąc tutaj w trybie budowy, nie mogę, kochani, korzystać z wyposażenia rodziny, więc nie będę mogła wykorzystać tych mebli zrobionych przez Lilith, aby je tu poustawiać, kurczę, i to jest trochę bez sensu, bo jak wiecie, te większe rzeczy, one wskakują tutaj w tryb kupowania, w tryb budowy, wyposażenie właśnie rodziny, czyli jakieś tam stołki, stoły i tak dalej, znajdują się tam, więc to się trochę mija z celem. Kurde, ja tu tak walczyłam, żeby, wiecie, odblokować to, żeby ten stół zaczął działać, a tu taki klops, no cóż, cóż zrobić. Ewentualnie jeszcze można by to było obejść w ten sposób, że nie wiem, ona by wytwarzała sobie po prostu te meble, a ja następnie bym kupowała je w trybie tutaj, tylko też kodem musiałabym po prostu odblokować w trybie, tak, w trybie budowy kupowania. Musiałabym kodem też odblokować te rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Kurczę, no nie wiem, no pomyślę, zastanowię się. Na razie to nie jest mi potrzebne na dzisiejszy odcinek, przynajmniej nie jest mi to potrzebne, ponieważ, moi drodzy, zaraz wam powiem, jakie plany na dzisiejszy odcinek. Lilith zaraz wstanie, bo już mamy 18:30 praktycznie, ale zanim właśnie, chciałam wam pokazać, co tu podbiłyśmy sobie przez ten dzień, dwa chyba pograłam z Lilith. Wampirologię mamy na 10, także nauczyliśmy się już wszystkiego z tomu drugiego, będziemy musiały zajumać trzeci. To jest pierwsza sprawa. I to zaraz zrobimy właśnie po przebudzeniu naszej Lilith. I jeszcze, kochani, no i mamy to majsterkowanie nieszczęsne, tak, aktualnie na trzecim poziomie. I Lilith może już wytwarzać właśnie stołek barowy i lustro, które w sumie do niczego nam nie jest potrzebne, no ale okej. I ma już ten stołek barowy, ale ma go właśnie w wyposażeniu rodziny. Ja wiem, że ja bym mogła ją urządzać na górze, ale słuchajcie, na to przyjdzie jeszcze czas. Jest za wcześnie, żeby właśnie, żeby cokolwiek tam robić, żeby się tam po prostu pokazywać. I a propos właśnie tego, moi drodzy, pamiętacie? W poprzednim odcinku ten incydent, kiedy nasza Lilith została nakryta w wannie, tak, w kąpieli przez jakiegoś tam jegomościa. I kochani, no rozniosła się plotka, rozniosły się szybko plotki, tak, tutaj po całej okolicy Windenburga, że jakaś holender jasny wampirzyca tutaj nam szlaja się po Windenburgu, tak po chłopsku mówiąc. I zrobiło się nieco niebezpiecznie, słuchajcie, dla Lilith w tym momencie, więc my się będziemy musieli na jakiś czas po prostu stracić z tego Windenburga, zaszyć gdzieś, gdzie wiecie, gdzie nie będziemy widoczne z naszą Lilith, o właśnie tak, żeby to wszystko ucichło tutaj w tej okolicy, żeby to się uspokoiło, bo Lilith to sobie za bardzo pofolgowała, powiem wam tak szczerze, bo ona tak piła z każdego, kogo tam spotkała, w ogóle się nie kryła, łaziła po tych domach, widzicie, okradła jakąś nastolatkę z ciuchów, tu jakiegoś gościa też jeszcze nie, wiecie, ona jeszcze nie zna tej hipnozy, więc
Więc po prostu z niego wychlała, no, wychlała z niego tę krew i gości ją zapamiętał, no, taka prawda. I zaraz ploty poszły, wieści się rozniosły, o właśnie tak tutaj po tej okolicy i dlatego my się musimy zaszyć gdzieś, kochani, na jakiś czas, żeby tutaj to wszystko się uspokoiło, żeby się, wiecie, żeby ucichło po prostu. Musimy gdzieś wybyć, bo nasza Lilith potrzebuje pożywienia, a ona nie będzie się tutaj żywić, kurde, żabami i rybami, no, wiecie, jak to nasza Lilith. Dlatego też wybieramy się dzisiaj do granitowych kaskad i tak chciałam się tam wybrać, bo chciałam zebrać zioła z naszą Lilith, bo wiecie, to jest zielarka, ona to ma we krwi swojej wampirze i tak jest. Widzicie, ma zielarstwo na poziomie 10. Ja bym tu chciałabym się pobawić po prostu z naszą Lilith zielarstwem. Ona ma takie ciągoty i dlatego chciałam tam się wybrać. Mówiłam wam w ogóle o tym w którymś tam odcinku, że chciałabym się wybrać do granitowych kaskad. Jest, słuchajcie, nadarzyła się idealna okazja ku temu, bo musimy się po prostu zawinąć na jakiś czas z Windenburga. Lilith, wstajesz. Kurczę, nie wiem, czy nie jest za wcześnie jeszcze, żeby tam się wybrać do... Żeby się wybrać, kochani, do biblioteki. Tak się zastanawiam. A daj spokój, co ty się myszy boisz? Przestań, przestań. No nic, no nic z tym nie zrobimy. Chodźcie, idziemy. Idziemy do domu, muszę to zrobić tak w ten sposób. Lilith, przywitaj się w ogóle z wszystkimi. No, cześć wszystkim. Idziemy, kochani. Zmieniłam naszej Lilith cechy. Jeszcze na momencik spauzuję, bo ona zaraz tam wleci. Kleptomankę jej zostawiłam, ale dałam jej samotniczkę. W ogóle to jest idealna cecha dla niej. Zobaczcie. Tu jest, słuchajcie, stają się spięci w otoczeniu nieznajomych. To stwierdzenie jak najbardziej pasuje mi do Lilith. Ona jest spięta, słuchajcie, bo ona się aktualnie boi nieznajomych. O, jakby to tak można to powiedzieć, prawda? Unika jak najbardziej tych nieznajomych, więc ta samotniczka do niej pasuje. Chodźcie, zobaczymy, co tam na górze. Trzeba by coś zjeść, prawda? No dobra, jesteśmy na górze. Lilith, ty tu coś sadziłaś sobie, nie? Ostatnio, czekaj. Aha, my tu chyba... Co my tu? Lwią paszczę posadziliśmy. I tu mi się wydawało, że też coś nie jedną tylko posiałyśmy tutaj. Jeden ksacek? No dobra, kochani, lecimy sobie do tego miasta, tam do biblioteki. Zajumamy ten ostatni tom i zmywamy się tutaj na jakiś czas właśnie z Windenburga, z tej okolicy, żeby, tak jak mówiłam, powtarzam się już chyba trzeci czy czwarty raz, żeby to wszystko ucichło, wiecie, żeby Lilith mogła tutaj powrócić. Ja mam nadzieję, że ona się nauczyła, słuchajcie, że się uczy po prostu na swoich błędach i że już nie będzie taka, wiecie, nieostrożna, o. No, jesteśmy na rynku. W ogóle dlaczego nie mam muzyczki? Nie, jakoś tak mi... O, teraz dźwięk mi się włączył. Wtedy też, chodź tutaj Lilith, szybciutko weźmiemy, kup tutaj, więcej opcji, czekajcie, zamów, kup książki, no muszę to tak robić niestety. Ktoś mi powiedział, że mogę kupić przez regał, ale nie mogę tutaj, może mogę w domu u siebie, ale w bibliotece widzieliście, nie było takiej opcji. Czy była, czekajcie, czytaj, otwórz, czytaj. Otwórz, nie no, tu bym mogła tak jedynie wziąć, nie ma takiej opcji, to sobie można chyba, słuchajcie, u siebie na parceli w domu, tak jak się ma regał z książkami zrobić, zrobimy to, o właśnie tak, kup książki, słuchajcie, i już kupuję tutaj umiejętności i szukam tej wampirologii. A Jezu, Asia, co ty robisz? Patrzcie, jak się zamotałam totalnie. Sekrety wampirów, kup księgi wampiryzmu. Boże drogi, przepraszam was serdecznie. Ale nie wiem, czy by tam nie było tej... Nawet, kurczę, tego nie sprawdziłam, tego wampiryzmu. Chyba nie. Chyba nie, bo by nie było, wiecie, oddzielnej takiej opcji. Trzeci tom mamy, ale się zamotałam. Na szczęście nikogo nie ma... Są tu ludzie. Wiecie co, ale grzecznie, Lilith, nikogo nie pożerasz, nikogo nie zżerasz. Lecimy, słuchajcie. Chodź tutaj, Lilith, szybciutko, podejdź tu. Nie w postaci nietoperza, absolutnie nie, żeby tu nikt, słuchajcie, jej nie zauważył. Tu idzie jakaś, kurczę, jesteśmy głodne, a ja wiem, że one nie są wampirami, można by się było pożywić, ale no trudno. Musimy sobie to darować już teraz, chodź tutaj. Wiecie, musimy się na nowo stać niewidoczne po prostu tutaj z naszą Lilith. Okej, zawijamy się z Windenburga. Jesteśmy, słuchajcie, w lasach granitowych kaskad. Ja myślę, że to jest dobre miejsce właśnie, aby Lilith przeczekała tę całą windenburską wrzawę. I jeszcze zobaczcie, słuchajcie, Lilith znalazła wspaniałe miejsce, aby właśnie
ukryć się na ten czas, jakąś grotę kolejną. Podejdź tu, Lilith. Tu Lilith spędzi najbliższe dni, więc chodźmy. Tutaj przeczekamy ten cały szum, wiecie, w Windenburgu, który aktualnie panuje. Przy okazji właśnie nazbieramy sobie ziół i tyle. Jakieś owady połapiemy, bo tam też będzie potrzebne. No i co może być? Słuchaj, wiesz co? Wrzucę cię tutaj, żebyś sobie popływała chwilę, bo higiena spada ci już troszeczkę. I moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. My się będziemy musieli wybrać tu do któregoś domku i ukraść lampę jakąś taką, wiecie, ale taką zwykłą po prostu, czy jakąś świecę. No zobaczymy, co tam znajdziemy. Żeby ona tu nie miała aż tak ciemno, bo tu nie ma nic, słuchajcie, tylko taka, widzicie, jakaś grota dziwna. Więc tak to wygląda. Mamy dwa punkty mocy, ale punkty to sobie zawsze będziemy rozdzielać na koniec odcinka, tak się umówmy. O, okej. Kochana, wiesz co, bo my musimy wykorzystać to, że jest noc. Wiecie, na co czekam? Wiecie, na kogo czekam? Powinno się tu pojawić strażniczka, bo ona ma zawsze obchód taki nocny. Tutaj po tych rejonach zalesionych i tak dalej. Więc jakby się tylko zjawiła, to można by ją hapnąć. Idzie, wiedziałam, że przyjdzie ktoś. Chodźcie. Ciii, tego nie było. Tam jakiś gościu, nieważne, wampir, pij plazmę. Zachłannie. Zachłannie pijesz, czy weźmiesz bez pytania? Kurczę, Lilith, ja nie wiem, ty się nigdy nie nauczysz. No zobaczcie, znowu zachłannie. Chodź. Znowu zachłannie, kochani. Nauczysz się ty kiedyś, kurczę, kobieto? Jak wrócisz tam do Windenburga, to już nie będziesz mogła sobie tak, wiesz, pozwalać. Będziesz musiała troszeczkę pokombinować. Mam nadzieję, że tu sobie rozwiniesz właśnie bardziej tą wampirologię i zdobędziesz jeszcze jakieś punkty, nie wiem, jakąś hipnozę, żeby jej, wiecie, wykupić. Wtedy będziemy tak się bawić tam w Windenburgu. No, tak mi się wydaje, że tak zrobimy, nie? Bo tak to ona, wiecie, łapca, nie, za karkol, wychleje do dna, sima krew i tyle, no. Niby tu jakąś hipnozę przeprowadza, coś tam, no ale wszyscy ją pamiętają, to jest najgorsze właśnie. Jak ona by tam miała tę hipnozę taką, wiecie, wykupioną, tę cechę, to by było lepiej. Słuchaj, później, nie tak. Zmienisz sobie strój na ten. Ty się przemieniłaś, nie? Tak, masz tę mroczną postać. No, podlazłaś tutaj za blisko, słuchaj, nowej miejscówki naszej. Ale zobaczcie, komary ją też żrą. Podlazłaś, kobito, za blisko miejscówki naszej Lilith. Lilith, ja nie wiem, czy to było dobre posunięcie, słuchaj, bo to jest twoje nowe schronienie, a ty znowu już tutaj rządzisz. Zbieraj plon, kobieto, zbieraj. A ty znowu tu sobie pozwalasz i za chwilę cię tutaj odkryją. I znowu będziemy musiały się zwijać, ale mam nadzieję, że to już właśnie zwiniemy się na powrót do Windenburga. Ty będziesz nieco bardziej właśnie miała rozwinięte tutaj te cechy wampirze i że będzie okej. Dobra, kochani, ja sobie tu chwilę z nią właśnie porządzę, bo taki był mój cel, aby się... O, tu mamy też jakieś... tu też mamy jakąś, słuchajcie... Nie, no może na śniadanie sobie zostawimy te panie. Tu bym te biedroneczki wzięła, ale kurczę, za blisko. Za blisko tutaj są jakieś osoby. Tu możemy zwinąć te biedronki. Łap. Taki był mój cel właśnie, aby się tu wybrać do tych granitowych kaskad, żeby pozbierać nieco właśnie tych ziół. Później sobie to tam zasadzę wszystko na górze. I taką mam ochotę po prostu pobawić się trochę zielarstwem z naszą Lilith. Ona jest bardzo dobrą zielarką. Nie wiem, czy nam się to przyda. Będziemy mogli osprzedawać może, co? Będziemy mogli sprzedawać sobie te zioła. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Muszę jeszcze, słuchajcie, wiecie co? Nie mogę spełnić jej aspiracji, ponieważ weź udział w wampirzym szkoleniu. Kurde, ona by musiała jakiegoś wampira poznać. Na co, obawiam się, jeszcze nie jest gotowa chyba nasza Lilith. Słuchajcie, jeszcze jest trochę za wcześnie. Chociaż już wam muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo... Bardzo dużo już informacji zdobyła nasza Lilith poprzez picie właśnie z Simów aktualnym świecie, prawda? O współczesnym świecie, więc idzie jej coraz lepiej, chociaż jak widzicie, no, to jest taka szalona, jest taka dzika, nie? Dzika jest ta nasza Lilith i ona taka właśnie bardzo krwiożercza i może nawet by chciała troszeczkę właśnie odpuścić czasem, ale nie potrafi się powstrzymać i zawsze tak strasznie...
po prostu, no, traktuje to swoje jedzenie, o, że tak powiem, wgryza się w te swoje ofiary i ma to totalnie gdzieś. Po prostu nie, no, nie ma żadnych wyrzutów sumienia, że jest wampirem. Niektóre wampiry są, ona o tym wie, bo się tego nauczyła z książki, tak, że niektóre wampiry są, tak, mają, o tak miałam powiedzieć, mają wyrzuty sumienia. Nasza Lili taka nie jest i nie potrafi tego zrozumieć, nie potrafi zrozumieć tych pozostałych wampirów, dlaczego one mają wyrzuty sumienia, prawda? Przecież to jest ich natura. Chodźcie tam jeszcze do tego lasu, bo tam też są fajne okazy różne i owadów, i roślin. No i okej, jesteśmy, przybyłyśmy tutaj właśnie do tego lasu. Tak się jeszcze rozglądam, kochani, za jakimiś simami, po prostu, żeby z nich pić, bo ja muszę jej po prostu podbijać te... Chodź jeszcze tu przy okazji, a tu nie ma co zbierać jeszcze. Ja muszę naszej Lilith podbijać cały czas tutaj, wiecie, tę jej wampirologię całą. Gdzie to jest? Nie tutaj, ja zawsze mylę. To znaczy tutaj te punkty, żeby dążyć tu do tej wyższej wampirzycy, żeby te punkty odblokowywać po prostu. I kurczę, muszę po prostu robić coś wampirzego, o, że tak powiem. Co ty byś mogła jeszcze zrobić? A wiecie, jakbym walczyła z innymi wampirami i tak dalej, tylko że problem jest taki, że to jest w przyjaznych i nie bardzo mi to pasuje właśnie, bo... walczyć, nie? Wiecie, o jaką walkę mi chodzi, tą fajną, taką... Chodź tutaj, złap te owady. Nie bardzo mi, słuchajcie, pasuje to na razie, no bo to jest w przyjaznych, nie? Taki bezsens, kurczę, bo tak to by mogła się ponapierniczać z jakimś wampirem i go załatwić. Czekaj, zbierzesz... W ogóle coś jej się wydaje, że to są mi jakieś znajome tereny, nie? Lilith... Kurczę, znajomy to miejsce jest tutaj na pewno. Jakieś niezbyt chyba tutaj ma, słuchajcie, miłe wspomnienia nasza Lilith. Gdzie ty idziesz, kochana? Aha, ona idzie zobaczyć sobie to miejsce chyba, wiecie co, coś jej się przypomina. Dobra, złapie sobie komary i odejdzie. Nie ma tu chyba jakieś co? Coś negatywnego, ale nie? Chyba tu się wydarzyło, Lilith. Nie bardzo wie co, ale na pewno coś. Tu jeszcze jakieś kopruchy latają. Dobra, kochani, postaram się znaleźć tutaj jakiegoś sima jeszcze, którego moglibyśmy dziabnąć. Nie chcę was zanudzać, wiecie, za bardzo tutaj tym zbieractwem. Ja to osobiście bardzo lubię właśnie zbierać i do granitowych kaskad to się wybieram naprawdę bardzo często. O, chciałam, słuchajcie, strasznie tutaj te... Jak to się nazywa? Smocza ważka chyba, nie? Coś takiego piękne. Kurzołki tu jeszcze też są zawsze. Kurzołki też uwielbiam, kocham i chcę mieć w swojej kolekcji, ale nie widzę ich. One tak po 22 się pokazują, już jest chyba za późno, bo one chyba tak przez jakiś czas tylko. O, tu jeszcze mamy, to znaczy nie mamy plonów. Lilith jeszcze tutaj, bo to też ci będzie potrzebne. I wiesz co? Jeszcze bym chciała, żebyś złapała mi, ale to jest w miejscówce pustelnika. Żebyś mi złapała, to nie jest świetlik, wiecie, ja wam to kiedyś pokazywałam, to jest taki piękny ognik, jakoś to się tak nazywa, kurczę, zapomniałam nazwy, ale pokazywałam i to, pokazywałam wam to na pewno kiedyś i to taki piękny odgłos wydaje, jakiś tam, nie wiem, elfi ognik, czy coś w ten deseń. No, wracając po prostu, kochani moi, nie chcę was zanudzać tym całym zbieractwem, więc jak coś się tam wydarzy ciekawego, to do was wrócę. Może nawet teraz uda nam się jeszcze coś, kochani, zachłannie. Coś, kochani, tutaj uczknąć z tej simeczki, która nam się tu napatoczyła. Tak, Lilith, idź, leć, bo my ci musimy dzisiaj, kochana... wykupić jakieś fajne moce. Ja myślę, że jak ty sobie już odblokujesz właśnie tę cechę, taką hipnozę, o właśnie tę hipnozę, to ty sobie będziesz mogła już pomalutku wracać tam do tego Windenburga. No ale okej, jeszcze spędzimy sobie tu chwilkę, żeby pozbierać to, co chcę pozbierać i tyle, no. Bo nie będę tu latać, wiecie, non stop, tylko raz się chciałam wybrać i tyle. Towarzystwo nam znowu spada na łeb, na szyję, kurczę. Czy tu się coś podniosło? Bo ja właśnie... Lilith, a jak ja bym ci dała... pokaż mroczną postać. Nie. Co ja bym jeszcze mogła z naszą Lilith robić, kochani, takiego... wracaj mi do domu szybko, bo zaraz już świta, kurczę. Zaraz się będziesz palić.
Czy podczas czytania tego tomu, czy czasem jej właśnie tutaj nie wzrasta ten pasek? Chyba tak. To znaczy, kiedy ona kolejne poziomy tam zdobywa tej wampirologii. Tak mi się coś wydaje. Nie wiem, czy wiem, że gdzieś przeczytałam właśnie, że podczas ogólnie takich interakcji tych wampirzych ten pasek cały czas rośnie właśnie. Ale nie wiem, nie wiem, czy to prawda. Poza Lilith, kochani, nie gram w ogóle wampirami, więc na Lilith tak naprawdę się uczę. Tutaj, podejdź mi tu. Uczę się wampirów w The Sims 4, o, że tak powiem. Towarzystwa nam znowu brakuje. Słuchajcie, troszeczkę kiepsko, bo jest dzień, a my nie zajmowaliśmy sobie lampy, ani nic, kurczę, nie mamy tutaj właśnie, żeby się położyć, żadnej trumny. No trumny nie, sobie nie zrobimy tak na szybko, nie? Więc troszeczkę tak kiepsko tu masz, no usiądź sobie na razie tu, kochana. I wiesz, co możesz zrobić? Możesz sobie... Nie, 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 nie chciałam tej. Chciałam tę trzecią, gdzie ona jest? To jest trzecia. I czytaj tutaj. Tak, tak, my wiemy. My wiemy, że Lilith... My wiemy, że Lilith wie. Czytaj ten trzeci tom. Tak, słuchajcie, podczas czytania, widzę tego netoperka, tam się pokazywał. Czekajcie, to jej skasuje. Weź ten trzeci tom, kochanie. Ale usiądź sobie, no, usiądź sobie tutaj nad tym strumyczkiem. Strumyczkiem, tak. Nad tym bajorkiem. No, co się dzieje? No, patrzcie. Ale nie, tu miałaś czytać. Czytaj. Czytaj, czytaj, bo ja bym chciała 4 punkciora, jakbyś miała, by było fajnie. Cieli nam prąd, kurde. Nam prąd w ogóle nie jest potrzebny, więc spadać na drzewo. No dobra, więc ja sobie tak posiedzę trochę tutaj z naszą Lilith nad brzegiem tego czegoś. Jakieś, nie wiem, jakieś ukryte oczko, kochani. Ukryte oczko wodne w grocie. Ha, ha, ha. Niech ona sobie tutaj chwilkę właśnie posiedzi i niech sobie poczyta. Ona ma energię, super. Higiena tylko nam nieco spada. Towarzystwo to w ogóle na łeb, na szyję. Ja się z wami widzę za chwilę, tak, za chwilę. Kiedy będzie już wieczór, będziemy mogły wyjść sobie gdzieś z naszą Lilith i właśnie postaram się zajumać jakąś lampę jej tutaj i coś może, wiecie, gdzie mogłaby się chociaż zdrzemnąć, tak po prostu nie po wampirzemu, po simowemu, o. Także, kochani, do zobaczenia za chwilkę. Kochani, mamy 18, ja tutaj zanudzam naszą Lilith czytaniem, wiecie, bo ona non-stop czyta to samo, to ja jej się wcale nie dziwię, że ona już jest znudzona, ale zobaczcie, mamy awans, mamy aż 7 punktów do wydania i wydamy je na koniec odcinka, pamiętajcie. Już tutaj zerknęłam, fajne rzeczy nam się odblokowały. Nareszcie będziemy mogli hipnotyzować innych simów i jesteśmy już wyższą wampirzycą, także idziemy ku lepszemu. Odblokowała nam się kolejna, ta ostateczna księga wampiryzmu, jednak no tutaj nigdzie jej nie zdobędziemy. Będziemy musiały wrócić, prawda? Z naszą Lilith do Windenburga, aby dostać tę księgę z biblioteki właśnie. No, ale to jeszcze chwilka. Lilith, wiesz co, kończ już, popływaj sobie chwilkę, tak żeby, wiesz, żeby sobie troszeczkę tutaj tę higienę podnieść. Chociaż, moja droga, ty byś mogła tutaj do tych toalet sobie skoczyć pod prysznic. Mogłaby, kochani, ponieważ ona już wie, jak to działa. Jak już mówiłam, z niejednego sima piła krew, tak jest, więc... dość sporo informacji, jakaś cinka, dość sporo informacji już ma w swojej główce nasza Lilith, jeśli chodzi o współczesny świat, więc fajnie jest, ale niech chwilę sobie popływa. Pragnienie nam się wzmaga. Kochani, niech sobie pływa, bo jeszcze muszę chwilę poczekać, jeszcze tu słoneczko, zobaczcie, całkiem nie zaszło, chyba do 20, co będziemy musieli tutaj się skitrać. Tak, musimy się tutaj chować do godziny 20, aż zajdzie słońce. I jak mówiłam przed momentem, prawdopodobnie skoczymy do tych tutaj toalet, gdzie ona sobie weźmie prysznic. Następnie idziemy ukraść lampę i jakieś, nie wiem, cokolwiek, jakieś, nawet jakieś koce, które by można było po prostu rzucić. Oho, zobaczcie, swędzące ręce. Które można by tutaj rzucić po prostu jakieś koce, byle jakie, żeby ona po prostu tak, żeby ona się mogła przespać. Ja już nie mówię hibernować, po prostu odpocząć, o tak, odpocząć. Albo poleżeć sobie w ciągu dnia, bo wiecie, słoneczko ją jeszcze rani. Okej, kochani, to co? No to ja uciekam na tę chwilkę. Okej, 25, Lilith, wychodzisz.
Wychodzisz ze źródełka, tak jest. I kochani, idziemy. Spróbujemy się właśnie jeszcze pożywić. No, wychodzisz, moja droga. Czekajcie, bo jej nie skasowałam. Spróbujemy się jeszcze pożywić jakimś simem. Ty sobie tutaj bardzo ładnie, kobieto, rozwijasz ten... sprawność fizyczną. Tak na marginesie. Zobaczcie, jaką Lilith ma pięknie, pięknie wąską talię. Słuchajcie, to wszystko jest deformacja spowodowana tymi gorsetami, tak jest. Takie moje chrzanienie, ja wiem. Stroje z mięś, strój na te, tak. Zdeformowana talia gorsetem. No ale się śmiejecie się, tak śmiejecie się. Ja się śmieję sama z siebie, nie? To trzeba być, kurde, słuchajcie. Dobra, nie powiem. Nie powiem tego na głos. Ale tak było, rzeczywiście, słuchajcie, kobitkom się te talie tak pięknie deformowały, że tak powiem. Miały talie osy przez te przez gorsety. Chodźcie tutaj, w tamtych czasach oczywiście, skorzystaj z łazienki. Nie, nie, weź prysznic, tak miało być, przepraszam. Ty nie potrzebujesz korzystać z łazienki. W jakiej kolejce? Moment, weź prysznic jeszcze raz. Mogłam jej dać przyleć w postaci nietoparza. Mogę też zaznaczyć, słuchajcie, żeby ona cały czas się tak poruszała, ale nie chcę, bo nie zawsze możemy się tak poruszać, logiczne, nie? Wiewiór! Zaraz cię dorwie, wiewiórku. Nie zawsze możemy się tak poruszać, nie zawsze chcemy tutaj zwracać na siebie uwagę. Więc może z misia wypijemy? Może misia się napijemy, słuchajcie? Więc zostawiam to po prostu tak, jak jest, że ja sobie będę decydować, kiedy ona się ma poruszać w tej formie, a kiedy normalnie. Niech sobie weźmie prysznic w obrzydliwej toalecie, coś tam gada. Tu jakaś babeczka nam się napatoczyła, także my zaraz sobie szlukniemy z niej. Poproś o pozwolenie, pij. Nie będziesz jeszcze nikogo prosić, na pewno jeszcze nie. Ona nam się zawinie zaraz, no właśnie, poszła, słuchajcie, zniknęła za kibelkiem. Tu idzie jakiś gostek. Czy on idzie w tę stronę? Chyba tak. Lilith, podejdź tutaj, tu podejdź. Lilith, podejdź tu. Ty się możesz napić wody, ale nie chcesz tego robić, ale to też jest, nie? Zobaczcie, jakie myślenie naszej Lilith. A moment, co to jest? Rozkaż wyjście, rozkaż oddanie się ćwiczeniem, rozkaż siedzenie. A skąd my mamy taką możliwość? Czy to po awansie po prostu tak się zrobiło? Czy ja zawsze to miałam? Ten rozkaz, wydaje mi się. Aha, nie, bo to jest wampir. Nie, 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 to my się zmywamy szybko, Lilith. Idź tutaj, nie leć absolutnie w postaci nietoperza, tylko odejdź, odejdź po prostu. Obejrzy się za nami? Nie, nawet nie. Dobra. Myślałam, wiecie, że coś tam nam się nowego odblokowało. Kurczę, ale się wystraszyłam teraz. To wampir! A ty? Możemy. Szybko, chodź tutaj. Wypij zachłannie z tego gostka. Tamten już poszedł sobie, nie? Tak, bo oni tu znikają gdzieś za kibelkami, okej. Okay. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Lilith! Ten tam tańczy. Yeah! Zaraz wypiją ze mnie krew. Jest zarąbiście i w ogóle super ekstra. Yeah. Oni sobie tańczy, taki bezsens, nie? Oni, słuchajcie, tak się cieszą, że Lilith będzie z nich piła. Kończy się urlop. Cicho tam. My jeszcze tu będziemy musieli zostać trochę. Napij się. I wiesz co? Wejdziemy sobie tutaj. Pierwszy jakiś tam domek, pierwszy lepszy, nie? Opędzlujemy, zobaczymy, co się da zwinąć. Jakieś koce, jakaś lampa. Nic nam tam w sumie więcej tak nie będzie potrzebne. Tu jedzonko chodzi sobie nocą, świeżyzna. Słuchajcie, tak sobie myślę, fajna opcja, że ona będzie mogła rozkazywać innym wampirom. Bardzo mi się to podoba. Tak tylko to obadałam na szybko i zapomniałam już, co tam było jeszcze. Muszę sobie to, jak będę obrabiać film, zobaczyć. Dokładnie. Wampirzy wstęp, a to co, to czekajcie, on mu, dobra, wampirzy wstęp, chodźcie. Muszę to sobie właśnie dokładnie, kochani, obadać. Kto tu jest? Aha, tu mamy jakiegoś, kurde. Tu ktoś mieszka, wiecie, nie zwróciłam uwagi.
Ale nie, patrzcie, to nie jest, że wampir. Kurde, sorry, że ja tak lamię, kochani, ale mówię wam, że dopiero się uczę tutaj grać wampirami, bo sama nie pogrywam, powiem wam szczerze, pogrywam normalną sobie simeczką. Możemy rozkazywać i wampirom, i ludziom też. Rozkaż naprawy. Aha, ale to tylko takie rzeczy. Dobra, pij plazmę i jeszcze raz pijemy zachłannie. Co prawda mogłabym już jej wykupić tę hipnozę, ale zrobimy sobie to na koniec odcinka, tak jak już mówiłam. Pomału, pomału. Ona się wszystkiego, słuchajcie, nauczy. Wypijemy z niego, żeby on po prostu zemdlał. No, a i zajumamy mu tę lampę. Co? Co wy na to? Może być. Fajna czerwona. Spróbuj tu zwędzić, okej. A później, słuchajcie, tu przeszukamy jeszcze komodę i ten. I jakieś koce weźmiemy, albo weźmiemy tu coś z tego, no jakieś narzuty, coś, żeby ona sobie mogła tam na czymś przysiąść, nie tylko na tym brzegu, nie? Dobra. Towarzystwa nam strasznie brakuje. I tym też się zajmiemy. Wiecie, jak ona już odblokuje sobie tę hipnozę, to będzie to na takiej zasadzie, że sobie będziemy mogli pogadać tam z jakimś człowiekiem, następnie go zahipnotyzować i on już nas nie będzie pamiętał. Tak sobie to będziemy tłumaczyć. Spróbuj to zwędzić. Uda ci się? Nie udało ci się? Ale kto nas przyłapał? Jak tu przecież ten? On nic nie widzi. On, ten człowiek, nic nie widzi. O, nie udało nam się zwędzić lampy. No to co teraz, Lilith? No ja, my potrzebujemy tam jakieś światełko. Ty co prawda dobrze widzisz nocą, ale... No ale chcesz. A tu ktoś jest? Kochani, słuchajcie, patrzcie, tu jest jakaś lampa. Tylko ona mi chyba teraz nie zwędzi nic. Przyłapanie na kradzieży. Przez 7 godzin nic nie zwędzi nasza Lilith przecież. Czekajcie, odwiedźmy sobie jeszcze to miejsce, bo tak... Tak teraz do mnie dotarło, że przecież ona niby przyłapana została, coś tam, ale to zmuliłam, bo mogłam od razu tak pomyśleć, żeby właśnie po tych ogrodach, po tych, wiecie, na zewnątrz, o, po prostu, żeby tych lamp poszukać. Kurca, Fox, 7 godzin będziesz bez światła, kobito. Ale mamy koce, najważniejsze. Ustronie nad jeziorem, tak się nazywa ta miejscóweczka, słuchajcie, i my jak najbardziej tu spróbujemy zwędzić. No ja teraz nie zwędzę, kurczę. Bo ona niedawno była przyłapana, jaka jazda. To też bez sensu, bo on był przecież nieprzytomny. To co była przyłapana, kurde? Przyłapanie na kradzieży nigdy nie jest miłe. 7 godzin, to już będzie dzień, Lilith, i tak dalej, i tak dalej. No ale co? No nic nie zrobimy. Co to tak na... Aha, bo to na balkonie te krzesła. Nic z tym nie zrobimy, no kurczę, no. Kurca, Fox. Lecimy do domu. Nie będziemy, kochani, tutaj oszukiwać. Absolutnie nie. Lilith ma sama sobie zajumać lampę. Koce jej się udało, słuchajcie, wyjątkowo. Ale lampę, kochani, to już musi sobie sama z tym poradzić. Ja się chcę pobawić troszeczkę z kleptomanem. Chcę się pobawić w kleptomankę. O, właśnie tak, z naszą Lilith. Pisaliście mi, za co serdecznie wam dziękuję. Informowaliście mnie właśnie w komentarzach, że muszę jej rozwijać złośliwość, żeby ona mogła kraść większe rzeczy i tym też się zajmiemy, słuchajcie. Tym też się zajmiemy, tylko wykupimy jej tę cechę hipnozę. Właśnie jej wykupimy. Dlatego, żeby później hipnotyzować, wiecie, zahipnotyzować tych simów, aby nas nie pamiętali i będziemy mieli, wiecie, z głowy już problem z towarzystwem i tak dalej. Chodźcie tutaj, już do środka sobie pójdziemy, którą mamy pierwszą. W sumie jest jeszcze wcześnie, można by tu było kogoś... Można by tu było kogoś spotkać, ale wiecie co? I pogadać z nim w tym sensie. To chodźcie, zrobimy to, rozłożymy sobie tutaj te koce. Okej, słuchajcie, taki jakiś tutaj, o, narzuty ona pobrała, skórzany, jakieś tam z tych domków, wiecie, wiejskich, takich tych tutaj z granitowych kaskad. Zrzemnij się. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie działać, jak ona będzie na... Okej, słuchajcie. No i tak na ziemi, wiecie, żeby po prostu coś miała, żeby nie na takiej gołej ziemi. O, żeby nie leżała na gołej ziemi, takie coś może być. Dobra, więc co, kochani, trzeba by wykupić jej tę cechę może, nie? Wykupimy jej tę cechę, niech ona się chwilę zdrzemnie. Dobra, wstań, pokaż, jak to wygląda. Całkiem nieźle, słuchajcie, myślałam, bo to jest z modów, wiecie, taki ten, myślałam, że będzie to jakoś tak deformować naszego Sima. A jak ci dam śpi... Bo ty... Okej, czekajcie, zobaczmy. Ej, też nie jest źle.
trochę tutaj tak, no powiedzmy, że jest przykryta tym, nie? Całkiem fajnie to wygląda. No, także okej, okay. Trochę tutaj wyszła teraz nam. Podejdź tu. Wyjdą ci łydki z tego, kochana? Wyjdą. Okej, okay, kochani, no to jak widzicie, przez ten jakiś czas, przez jakiś czas po prostu, kiedy tu się będziemy ukrywać z naszą Lilith, tak sobie będzie żyła przez parę dni. Ja myślę, że w następnym odcinku to już będziemy wracać pod koniec właśnie do Windenburga, bo my potrzebujemy oczywiście tę ostateczną księgę i tak dalej, potrzebujemy rozwijać naszą Lilith jak najbardziej. Kochani, na ten moment to już by był koniec, tak jest, pomału zbliżamy się do końca. Dlatego wykupmy już te cechy, mam aż 7 punktów. I ja teraz tak, hipnoza, to najbardziej chciałam, gdy ofiara porusza się za szybko, dobra, ale wiecie, ja jestem ciekawska, ja muszę zobaczyć wszystko. Dziecię księżyca, niech noc da ci moc. Noc to najlepsza pora dla nieumarłych. Jako dziecię księżyca Lilith będzie dysponować większą liczbą mocy, szybciej rozwijać umiejętności, wolniej się męczyć, cieszyć się, się większym ogólnym zadowoleniem. Niechaj stanie w blasku księżyca i przyjmie jego błogosławieństwo. Fajne, podoba mi się, bo my poruszamy się tylko i wyłącznie z Lilith nocą. Tak, to jest taka typowa wampirzyca, prawda? To obezwładniająca senność. By inny Sim zasnął. Fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Słuchajcie, to i to. Niestety nie starczy mi punktów. Mam tylko 7. Dobra. A gdyby tak móc usypiać innych jednym skinieniem, teraz to możliwe, dzięki mocy obozenia senność, Lid może błyskawicznie powalić Simów na podłogę, a następnie wsłuchać się w ich głośne chrapanie. To też jest fajne, słuchajcie. Też dla Lilith, jak znalazł. Kontrolowanie sił życiowych. Ej, słuchajcie, a wiecie, o czym myślałam? Czekajcie, jeszcze przeczytam dokładnie. Oto prawdziwa władza nad życiem. Lilith może teraz wysysać siły życiowe innych Simów, czyniąc ich podatnymi na wampirze moce, a także chronić tych, których kocha, lub przywracać energię swoim ofiarom za pomocą przywrócenia sił żywiołu. Nie, to nie to. To nie to, o czym myślałam. Wiecie, o czym myślałam? Mówię, kurczę, ja wiem, że to jest drastyczne i wiem, że teraz zabrzmię okrutnie, ale chciałabym, aby po prostu tutaj wampiry miały moc zabijania Simów. Jestem okrutna, wiem, ale do Lilith by mi to pasowało akurat do tej serii, żeby mogła po prostu jakiegoś Sima wyssać aż tak z tej krwi, żeby pozbawiła go życia. Ale to nie jest to, kontrolowanie sił życiowych, to nie jest to, słuchajcie. A tu? Aha, wampirzy sen, to już nam tutaj koliduje, nie koliduje nam jeszcze, przepraszam. Po co stawać się nieumarłym, skoro nadal trzeba sypiać jak żywi? Wampirzy sen sprawia, że Lilith śpi głębszym bardziej, to nam niepotrzebne, nie, to odpada. Tutaj jeszcze na razie chyba nie będę musiała wykupować, czy będę musiała, zaraz zobaczę. Kochani, bierzemy tę hipnozę. Szybko, nie chcę przez papier, ewentualnie. Tak, bierzemy tę hipnozę, bo my potrzebujemy to, żeby rozmawiać sobie z kimś. Tak sobie to ubzdurałam, tak, żeby sobie z kimś porozmawiać, następnie możemy go wprowadzić w stan hipnozy i on o nas zapomni. Oczywiście włączcie wyobraźnię, tak jest. Dlatego wykupujemy sobie to. Zostały nam jeszcze 3 punkciki. Tworzenie. Nie, to mi nie jest potrzebne, a to by nam się przydało. Wampirza siła, ale na razie, wiecie, pójdziemy sobie tutaj, aby zużywać mniej wampirzej energii. Jeden punkcik nam się ostał. Wywoływanie halucynacji. To nam nie jest potrzebne. Jeden punkt nam został, kochani, i my zostawimy sobie ten punkt. Aha, muszę wybrać, słuchajcie, słabość. Tu. Więc zastanówmy się. Lilith może spać jedynie w trumnie. To odpada totalnie. Odzyskiwanie energii podczas snu jest ograniczone. To by mogło być. To by mogło być, słuchajcie, bo ja sobie mogę wejść jeszcze w wampirzą medytację, prawda? I też tak odzyskiwać sobie właśnie wampirzą energię. Cienka skóra absolutnie odpada, bo to już wystarczająco nas parzy słońce. Ja myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Nie wiem, czy dobrze myślę, słuchajcie. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay. Czekajcie, bo wyszłam z tego. Także tak to wygląda, tak to się przedstawia. Możemy już hipnotyzować, brawo. Także cieszymy się, idziemy zaraz z kimś pogadać. O, może chodźcie, jeszcze z kimś pogadamy sobie. Wyjdziemy jeszcze na chwilę tutaj. Kurde, jest tu ktoś blisko. Bo już 5 godzina, słuchajcie, więc się zbliża. Więc my za daleko to się nie możemy tak. Puśćmy może, nie? Dobrze by było puścić play. Za daleko to my się tak nie możemy, kochani, wybierać.
Ja myślę, że nie, że ja myślę, że my już sobie zostaniemy tam w tej grocie ukrytej takiej z naszą Lilith. No trudno, będzie musiała się tam ponudzić troszkę. Nikogo tu nie widzę. Nikt już nie łazi, żeby z nim pogadać. Wampirów absolutnie, słuchajcie, z wampirami nie. Wampirów sobie unikamy. Jednakże... Jakiś człowiek, nie? Można by z nim pogadać, później go zahipnotyzować. No nic, kochani, tym się zajmiemy już... usiądź. Tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Również, kochani, chcę zajumać tę lampę. Tak, ja wiem, że ja bym ją mogła postawić, kupić, postawić i tak dalej, ale chcę ją ukraść, Holender jasny, chcę ją ukraść z naszą Lilith, tak jest. Więc ukradniemy tę lampę, którą tam widzieliśmy, postaramy się ją ukraść właśnie. Zagadamy do jakiegoś Sima tutaj. No i następnie go zahipnotyzujemy. To już wam spoileruję, co będzie w następnym odcinku. Super ja, brawo ja, brawo ja. I kochani, na koniec na pewno już będziemy właśnie wracać do Windenburga, bo ja myślę, że tam już wszystko się uspokoi na tyle, żeby wrócić. Ja w międzyczasie sobie jeszcze sama, moi drodzy, pozbieram właśnie tutaj ziół z naszą Lilith, bo o to mi chodziło, tak... naprawdę. Dobra, kochani, to co? Żegnamy się, nie, Lilith? Żegnamy się z widzami? Hello, Lilith? Pożegnaj się ładnie. Kiwnęła wam głową. Cześć, kochani. Chcę z kimś pogadać. Dobra, budziole. Pa, pa.